Cześć mordy, z tej strony Kalucz, witam was na moim drugim kanale. Dzisiaj proszę państwa na żywo, razem na live'ie, bo live jest na Kaluchu, ale jak ktoś przegapił, to ma reakcję na żywo na trailer GTA 6. Oh my god, witamy cały YouTube, który jest obecny o godzinie 00:36, siemano czat, witam serdecznie, pozdro YouTube, tak jest. Oh my god, no to co? Zobaczmy, co ten Rockstar, widzowie, wykombinował. Przeanalizujmy ten trailer. Minutę 30, co prawda, tylko mamy 4K, odpalamy. Niech to będzie dobre gówno, liczę na to. Słuchajcie, nie zatrzymam do końca, obejrzymy najpierw raz, a potem obejrzymy ponownie. No i co, Vice City? Holy shit. Yo, jak to wygląda? Ale mam ciary! Yo! Co jest? Ja pierniczę, to wygląda jak film! Nie! Fuck! 2025, kogo pogrzało? A ja już myślałem, że za rok będę robił content w GTA 6. Oh shit, dobre to było. Podobało mi się, ale działo się tak dużo. Nie pamiętam nic z tego trailera. Nie mam podzielnej uwagi ani trochę. Nie dość, że jest transmisja, to jeszcze nagrywka tutaj, proszę państwa. Fajne. Ja chcę jeszcze raz. Lucia, czyli no liki się potwierdziły. Jest Lucia i ten drugi ziomal. To będzie jej chłopak. Bonnie and Clyde, jak to mówią. Ładna grafika, to prawda, ej. Ale widzowie, dożyliśmy czasów. Dożyliśmy czasów, gdzie normalny GTA 6 trailerek sobie oglądamy, nie? Ale to jest dobrze wyrenderowane. Pytanie, czy to jest jakby już render z gry, czy po prostu mamy do czynienia z filmem. Kurde, martwi to coming 2025, bo to będzie koniec roku 25 strzelam. Oj, to jeszcze sobie przyjdzie nam poczekać na to. Tak, no, trailery wyglądają, ale to wygląda jak już realna grafika. Mnie się wydaje, że to może być faktycznie już jakby render z gry. No zobaczcie, no po... Lucia, bohaterka. Okej. Okay. Jakaś taka degeneratka będzie. Z więzienia, w więzieniu będzie siedzieć laska. Mamy Vice City, ta piękna plaża, ale to miasto wygląda, zobaczcie. Ja pierniczę, tam leci jakiś samolot, tu leci jakiś helikopter. Mocno to wygląda. Ale jak się przyjrzysz na przykład tak z daleka, popatrzcie na te tekstury tutaj tych drzew. No takie to... Może to być w sumie na silniku gry już. A wiecie, że... No tak, no nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Nie no, to będzie na silniku gry. Bez... Myślę, że... Ale zagęszczenie ludzi, patrzcie ile NPC-tów tu jest. Chociaż to może być wygenerowane, jeśli Rockstar... Jeśli w ogóle coś takiego będzie miało miejsce w szóstce, no to ciekawe na jakim komputerze albo konsoli to pójdzie. Popatrzcie jak to wygląda. Jak te pedy dobrze wyglądają, plus jakie jest duże zagęszczenie. W GTA 5 jest problem jak ci się kilka pedów więcej zrespinie. Ale turbo mocne. Wow. Wow. Nie chodzi mi o to wow, chodzi mi bardziej o to wow. Że są tereny pozamiejskie i to widać, że będą te autostrady, patrzcie. Czyli poza Vice City sobie będziemy mogli wyjechać. To jest droga, ona mi się kojarzy, bo na Florydzie nigdy nie byłem, ale wiem, że jest taka droga gdzieś tam w stronę Bahamów, jak się już jedzie. Może będzie się dało jakoś, nie wiem, na Bahamy dostać. Z Miami nie jest daleko, z Vice City może też nie być daleko. No tak to wygląda trochę. Jak ta autostrada, zaraz wam ją pokażę na Google Mapsach.
Właśnie zobaczcie, te takie Life Invaderowe wstawki, nie? Pewnie będzie jakiś taki Life Invader, który serio będzie żył. Tak jak teraz w piątce był Life Invader, ale on nie do końca funkcjonował. No tak, tutaj pewnie podejrzewam, że będą się jakieś tweety pojawiać co chwila, nie? W ogóle co za gościu, jakiś sugar gość, patrzcie. Co jest? Nieźle. Krokodyle, no przecież tak, na Florydzie jest ich dużo. Ale zróżnicowane są te NPC-ty. Wow. To jest ten drugi bohater, widzowie. Czekajcie, Lucia i kto? Jak miał być ten drugi bohater? Jak się miał nazywać? Będą aligatory? No będą, wreszcie. Wreszcie będzie może. Przez całą mapę jako aligator challenge robimy to. Tak, Jason, właśnie. Wow. No i później pewnie Jason i ona, nie? Bonnie and Clyde i jedziemy. No, ten ostatni kadr mówi dużo, nie? A czy oficjalne logo pokazali? To jest oficjalne logo? Czy to jest oficjalne logo? Czy tak to dosyć ciekawe, ale jak to wrzucić na przykład, nie wiem, do artu na miniaturze? What the heck? Oh shit. Jestem tak nabuzowany, widzowie. Jest ten zakład. Jest to miasto. Co to za wieża tu robi? Co, widzicie tą wieżę taką? Ładne. Ładne, kurde, ładne to wszystko jest. Jak wyglądają samochody? No jeżdżą takie motory w sumie jak w GTA. No ja wam mówię, że to jest na silniku gry. Patrzcie na przykład na te samochody z tyłu. Widać, że to jeszcze nie jest jakby finalna wersja i grafika, nie? Tak samo trailer GTA 5 się zmienił bardzo w stosunku do finalnego trailera, nie? Lucia będzie siedzieć w Bolingbroke. Tylko że w detale taka latynoska trochę z jej, nie? Moi drodzy, jak na Kaluczu oglądacie i wy, czat, ja przy premierze GTA 6 będę zbierał research team, który normalnie, no miałem założyć maila, jeszcze tego nie zdążyłem zrobić, który będę chciał opłacać, który będzie mi też pomagał w szukaniu mitów, ciekawostek, generalnie do kopania w temacie GTA 6. W takim research teamie będzie w zasadzie każdy, kto będzie miał ochotę spróbować swoich sił, w sensie złożyć CV, prawda, przez maila. Oczywiście pod odcinkiem na Kaluczu już macie tego maila, więc sobie warto napisać, jak chciałbyś spróbować w takim research teamie. Natomiast wy jeszcze czat nie macie tego ze względu na to, że no nie założyłem sobie, nie? Historia na naszych oczach, no zgadza się. Jak dla mnie zbyt realistycznie, nie no, mordo. Mocne to jest, ale w bardzo dobrym... Nie jest to... Nie wygląda to na takie toporne jak Red Dead Redemption 2. Wiadomo, że tam był inny klimat totalnie, ale mam wrażenie, że czuć taki już lekki vibe. Na tym mi zależało, żeby to GTA nie było takie, wiecie, ciężkie, nie? Mam wrażenie, że no ten trailer mnie jakby kupił, nie? Nie wiem, mnie się bardzo podoba. No te budynki, kurde, już tu chcę analizować to wszystko, nie? Stoją se pedy nawet na budynkach, patrzcie. To jest jakiś teren pozamiejski. To mi się, na przykład ten kadr mi się turbo kojarzy z Red Dead Redemption, nie? Na maksa. No te NPC-ty, no to jest rozpierdziel, nie? W sensie detale tych NPC-tów. Ale czy widzę jakiś turbo przeskok jakby graficzny? Nie wiem, czy macie takie wrażenie, ale wygląda to tak jak... Na przykład ten kadr i to poruszanie się tych samochodów wygląda tak, jakbyśmy wgrali do GTA 5 shadery ENB, wgrali customowe drogi i wrzucili kamerę Rockstar. Nie wiem, czy też macie takie wrażenie, że wcale tego przeskoku jakiegoś takiego nie ma jakościowego. Nie wiadomo jak bardzo. Albo tylko ja mam takie wrażenie. Co myślicie? Lepsza jest grafika? No lepsza! Wiadomo, że to wszystko wygląda na bardziej dopracowane, ale znowu nie ma jakichś cudów. Nie wiem. Jest ogromny przeskok, no względem piątki na pewno, ale nie wiem, ja ostatnio testuję różne shadery do GTA 5 i jak wejdziecie sobie do mnie na kanał, to możecie zobaczyć, że to GTA wcale nie odstaje jakoś bardzo, nie? Żebyście mnie dobrze zrozumieli, akurat ten kadr wygląda mi tak troszeczkę, no bo wiadomo, te wcześniejsze, no, to jest rozpierdziel, nie? Ale... No to... Dobra, może taki kadr po prostu, może się czepiam. To wygląda fajnie, mega. Ten ziomek w ogóle, ja coś szczerze, że to będzie jakaś fabularna postać mocna, nie? No trochę jak Meli. Ale nie, no to jakość tych chainów w sumie top. Po
Ho! Ta, pop smoke. Boże, ile tu będzie kontentu. Ile tu będzie grania, widzowie, ile tu będzie ciekawostek i mitów do sprawdzenia. Oj, 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 oj. Mocne gówno. Ta ulica też mocna. Ja pierdziele, co tu nie jest mocne? Jeszcze jakby shadery do GTA, o daj spokój. Auta bez licencji, no mordo, to jest GTA. Cheatach ci tu stoi, zobacz. Już masz wskazówkę od Rockstara, masz rejestrację cheatach. Jak ładnie wygląda w środku cheatach, nie? Dobrze, że jest to Vice City, cieszę się widzowie, powiem wam szczerze, bo się martwiłem, że wymyślą jakieś inne miasto, dziękuję ci za donate. No ale to 2025, trochę boli serduszko, nie? To mi się najbardziej podoba i to dużo nam mówi o tym, że faktycznie będziemy mogli sobie, moi drodzy, poza miasto śmignąć i będzie dużo terenów, nie? Pozamiejskich. Wyobraźcie sobie tutaj w tym porcie, pewnie będzie jakaś misja z dealerką, nie? To jest mocne, ty. Stay alert, Vice City, remember to check the uninvited guest before the pool party. No to pewnie będzie jakaś, kurde, misyjka. Chociaż nie wiem, co będzie, ale może tak być, że pewnie już widzę te mity, nie? Jak piszecie, że gdzieś tam poza miastem, zawsze w tym samym miejscu respi się alligator. Ciekawe, czy będą na przykład, jakby wiecie, czy te komunikatory, na przykład taki Live Invader, będzie faktycznie miał odzwierciedlenie. Czyli na przykład masz gościa, który się nazywa tutaj jakiś Leak, napisał "This is the shit", albo nie wiem, co on tu chciał wykminić. I na przykład, wiecie, tego użytkownika gdzieś lokalizujecie w jakiś sposób, nie, w grze. Albo na przykład tu ziomek ma jakieś profilowe i czy, o, ej, patrzcie na profilowe na przykład tej typiary Urgurl99. To wygląda jak render z gry. Możliwe, że te postacie będzie się dało spotkać, nie? To by był już w ogóle wyższy level. Co wy myślicie o tym? Będzie to takie interaktywne, czy nie? To może być takie 400 godzin fabuły podobno, no to będziemy grać, widzowie. To będzie mocne, słyszałem, że dużo AI będzie. Ale będzie ogrywanie, Boże, ja nie wyjdę z domu, nie? Że mam ciary, no ja byłem troszeczkę zmieszany, ale generalnie podoba mi się bardzo. To jest mocna scena, nie? A to co to w ogóle? Nie widziałem tego kadru wcześniej. POV policyjny, co jest? Z kamerki policyjnej jakby, nie? Mocne gówno. Taki typowy mieszkaniec, takiego wychillowanego, wiecie. Pod... takich przedmieść Vice City, nie? Tutaj jakieś grubasy. Co? Grubasy, golasy, brudasy. Ciekawe, jak będą wyglądać interakcje z NPC. No słyszałem, że AI będzie odpowiadać za interakcje z NPC. Co może oznaczać, że mogą być dla każdej osoby inne, nie? Ja pierdzielę, te animacje są przemocne. Look who's back? Czemu? To jest jakieś nawiązanie do czegoś? Ciężko powiedzieć, patrzcie, ktoś live'a prowadzi, nie? Właśnie. Nie no, na bank to będzie taki system rozbudowany, na moje oko, że będziesz miał live'a i będziesz mógł jechać w to miejsce, dojedziesz, a ten gość dalej będzie prowadził tego live'a i na przykład wejdziesz w kadr, nie wiem. Mam wrażenie, że Rockstar może nawet coś takiego ogarnąć, nie? Ta policja jak wygląda, pokażcie. Sheriff. Okej. Okay. Ten ziomeczek też fajny. Taki trochę mi przypomina tego, Nathana Drake'a z Uncharted, nie wiem czemu. Może nie jakby z twarzy, tylko tak z ubioru taki trochę. Poszukiwasz kuźwa skarbów. Okej, tutaj jest przebrana ta Lucia. No, taka latynoska, nie? Co to za gringos? Dużo takich gringosowych rzeczy będzie. Ta Lucia będzie miała takie latynoskie korzenie, mam wrażenie. Bo ten ziomek też, widzicie, jest jakaś w ogóle po hiszpańsku, czy tam po portugalsku wyświetlona informacja. Może to być jakiś jej ziomal. A na przykład ten hut tutaj też wygląda tak mocno latynosko. Nie myślicie? Że to taki latino vibe trochę? No tak to wygląda. No fajnie, no generalnie Miami to takie jest trochę, nie? 70% osób chyba, czy tam mieszkańców, którzy przebywają, czy mieszkają w Miami, to są latynosi. Więc to by nam się zgadzało, no. Peace Wasser jest nasza ulubiona marka z piąteczki ze wcześniejszych części. Dobra, to ja już wiem, że to jest GTA. Bo trochę mi to śmierdziało, ale teraz już wiem. Mamy markę piwa z GTA, co tu jeszcze? Te chipsy też są w piąteczce. E-Cola też jest. Jak to wygląda, nie no, wygląda to przegenialnie. Te rendery. Ta wódka też jest GTA tutaj po prawej. Ona ma taką specyficzną nazwę w GTA. O, Czerenkow, to jest tak, to jest to. Nie, o, taka niebieska właśnie. O, to logo, tego loga szukałem, Czerenkow. To możecie znaleźć nad półkami sklepowymi w piąteczce. I tutaj to logo też, a nie, to jest chyba inne logo. Trochę, chociaż może lekko zmienione, ale też na off się kończy chyba. Jest trochę podobne, co tam jeszcze było ciekawego. Ej, mocne gówno. No ja też się szczerze, Adrian, też się udziłem na 2024.
troszeczkę się zawiodłem tym 2025. No ale poczekamy, poczekamy, nie? Dobra, mamy tego ziomka tutaj. Tutaj żadnych ciekawych rzeczy nie ma. No są sceny, które wyglądają przegenialnie, ale na przykład znowu, ta scena wygląda kiepsko, nie? Jak się tak przyjrzysz? Wiadomo, że to dopracują, ale nierówno jest to jakby zrobione, mam wrażenie, trochę. Ta scena wygląda jak z jakiegoś, kurczę, Far Cry'a. Ale to na przykład już wygląda przekozacko, nie? Ojojo. A tą drogę jeszcze wam chciałem pokazać, tą, czy ja dobrze kojarzę. Patrzcie, widzicie tą drogę tutaj? Jak sobie wejdziesz na mapę, to ona jest trochę dalej, o. Widzicie tutaj? Może sobie tym ludkiem wyląduję. Tylko, że może uda mi się z lotu ptaka tą drogę zobaczyć. Czyli to jest już daleko, 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 zobaczcie tutaj na południe od Miami, nie? Nawet na satelicie widać, według mnie, że to będzie właśnie ten freeway w tym kierunku, nie? Dobrze to przekminiłem. Ale tak mi się wydaje, że to jest, tak, to jest dwupasmowa. No patrzcie to. O, o, ale patrz nawet na to, nie? Ciekawe, dokąd się dojedzie generalnie. Może być to jakieś takie mini miasteczko, no bo tutaj na przykład jest, nie? Big Pinky Key się nazywa. Może się właśnie dojedzie do jakiegoś takiego miasta i wiecie, tutaj będą jakieś akcje się działy. O, od razu. Mówię wam, to jest miejsce, w którym będzie, kurde, syf grany, nie? Że znowu będzie jakiś trudny wybór. Widzowie, dziwna rzecz się wydarzyła, bo ja nagrywam odcinek w trakcie. YouTube mi zablokował live'a. Mam nadzieję, że nie dostanę jakiegoś strajka na kanale. Dzięki za to, że byliście ze mną. Możliwe, że wyląduje to nawet na głównym kanale. Także trzymajcie się, moi drodzy, i co? GTA 6 2025. Let's go.